Szanowni Państwo, nazywam się Jakub Szlachetko i mam przyjemność poprowadzić kolejne spotkanie z cyklu Metropolii Świata. Przypomnę, że tym spotkaniem rozpoczynamy sezon drugi. Naszym gościem jest pani dr Sikora Fernandez z Zakładu Zarządzania Regionem, z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a temat wystąpienia to w pierścieniu Wielkiego Buenos Aires, trzy wymiary metropolii, choć już słyszałem zapowiedzi, że tych wymiarów metropolii będzie znacznie więcej. No Buenos Aires, tak, czyli dystrykt federalny, czyli autonomiczne miasto Buenos Aires, to jest chyba oficjalna nazwa, a więc wybierzemy się dzisiaj w zupełnie inny świat, bo w Europie byliśmy często, zdarzało nam się być również i w Ameryce Północnej czy w Azji, ale Ameryka Południowa jak na razie omijała nasz cykl wykładów szerokim łukiem, a więc dzisiaj pani doktor nas w ten dla nas zupełnie nowy świat przeniesie. Pani doktor zapowiadała, że będzie opowiadała o Buenos, boskim Buenos, dopóki transferu danych jej nie zabraknie, w związku z czym się Państwo uzbrojcie w coś do picia, w kawę i rozpoczynamy. Nie będę przedłużał. Pani doktor, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i oddaję już Pani głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj organizatorom za możliwość podzielenia się z Państwem opowieścią o metropolii Buenos Aires. Rzeczywiście już udostępniam prezentację. Rzeczywiście Buenos Aires jako miasto autonomiczne, oficjalna jego nazwa to stolica federalna w zasadzie, albo miasto Buenos Aires, czy miasto autonomiczne Buenos Aires, po hiszpańsku Ciudad Autonoma Buenos Aires. Jest to siedziba rządu federalnego, oczywiście stolica Republiki Argentyńskiej, znajduje się w środkowo-wschodnim regionie kraju, na zachodnim brzegu Rio de la Plata, czyli rzeki La Plata, w środku równiny Pampas. I co jest ciekawe, jeśli chodzi o Buenos Aires, to liczba ludności miasta, głównego miasta aglomeracji, czyli właśnie miasta autonomicznego, od 1947 roku bodajże pozostaje bez zmian, oscyluje w okolicach 3 milionów. Natomiast to, co się rozrasta, to jest ten pierścień dookoła właśnie tego miasta głównego. Skąd w ogóle pomysł na Buenos Aires? Przede wszystkim tutaj od wielu, wielu lat współpracuję z Uniwersytetem Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca, to jest prowincja Buenos Aires. Nie jest to ani metropolia Buenos, ani miasto, natomiast oddalone około 600 kilometrów, co Argentyńczycy określają jako bliskim dystansem, więc stąd moje zainteresowanie też stolicą tego kraju. Argentyna jest krajem Ameryki Południowej o najwyższym w tym regionie, czyli na kontynencie stopniu urbanizacji, bo jest to 91% obszarów, które są zurbanizowane. Buenos Aires należy do pierwszej trójki największych metropolii w Ameryce Łacińskiej po mieście Meksyk między innymi i po Brazylii. No i wreszcie jest to metropolia, której jeżeli się przyjrzymy, to okazuje się, że ona jest zarządzana przez wszystkich, a jednocześnie przez nikogo. Co to oznacza? To oznacza, że struktura organizacyjna tworu, jakim jest obszar metropolitalny Buenos Aires, o ile jest terytorialnie dosyć czytelna, o tyle administracyjnie nie do końca wiadomo, kto jest odpowiedzialny za całość, za metropolię jako całość. Nie ma takiego organu, który by zarządzał metropolią. Natomiast to, co tutaj powiedziałam poza tym oficjalnym spotkaniem jeszcze panu doktorowi Szlachetko, to jest to, że mieszkańcy całej metropolii do tego stopnia identyfikują się nie tyle z miastem autonomicznym, to z całą metropolią, że nawet jeżeli to są mieszkańcy Matanzy lub Ezeizy, oddalonej 40 kilometrów od miasta głównego,
to powiedzą, że są mieszkańcami Wielkiego Buenos. Oni nie mieszkają w Ezeizie, oni mieszkają w Wielkim Buenos. Nie mieszkają w Matansie, mieszkają w Wielkim Buenos. Więc ta identyfikacja, poczucie tożsamości w metropolii Buenos Aires jest bardzo, bardzo silne. Co zresztą mocno drażni pozostałych Argentyńczyków, którzy do mieszkańców metropolii Buenos Aires odnoszą się w sposób no, mocno niemiły, nazywając ich porteños. Porteños, czyli ludzie z portu, portowi, inaczej mówiąc, to jest takie obraźliwe określenie właśnie na mieszkańców Buenos Aires. Muszę zacząć w ogóle, żeby opowiadać o metropolii czy gminach, które wchodzą w skład metropolii, zacząć krótko na temat struktury organizacyjnej, terytorialnej, podziału terytorialnego całej Argentyny. Argentyna jest podzielona na prowincje, departamenty i miasta. Oczywiście konstytucja krajowa porządkuje strukturę całego państwa na podstawie doktryny podziału władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, co daje każdej z nich atrybuty do własnego użytku. No i to jest też widoczne w tym podziale terytorialnym, dlatego że mamy autonomiczne prowincje. Ponieważ Argentyna jest państwem federalnym, to zgodnie z zasadami federalizmu ustanowionymi w Konstytucji Narodowej, prowincje mają pełną autonomię. Posiadają własne konstytucje, te małe konstytucje, które jakby są nadrzędnym prawem w prowincjach. Ponadto posiadają własną władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. I wszystkie z nich są nadrzędne w stosunku, prawnie nadrzędne w stosunku do prawa krajowego. Czyli prowincje, można powiedzieć, że posiadają wszystkie uprawnienia, które nie zostały konstytucyjnie przekazane rządowi federalnemu. Drugą taką oficjalną strukturą terytorialną są gminy. Gminy po hiszpańsku to się nazywa albo municipios, po prostu miasta, gminy miejskie, albo partidos. I gminy oczywiście też są autonomiczne, niemniej jednak w 1994 roku konstytucja ta krajowa dała prowincjom prawo do decydowania o stopniu i zakresie tej autonomii, czyli tak naprawdę to prowincja decyduje, w jakim stopniu autonomiczne będą gminy na jej terenie. Są jeszcze departamenty. Departamenty to są takie twory trochę sztucznie utworzone. One charakteryzują się tym, że nie mają własnej władzy, własnego rządu, własnych władz lokalnych, można w zasadzie tak powiedzieć, tak jak mają prowincje i gminy. Te departamenty w zasadzie służą jako jednostki katastralne i statystyczne. W niektórych prowincjach wykorzystywane są także jako okręgi wyborcze do wyłaniania przedstawicieli spośród społeczeństwa. Były tworzone w różnych latach. Historia niektórych departamentów sięga nawet rządów wicegubernatorskich jeszcze przed uzyskaniem przez Argentynę niepodległości. Obecnie tworzenie nowych departamentów leży oczywiście w gestii władz prowincji. I to, co jest ciekawe, nie zawsze granice, właściwie w większości granice administracyjne gmin nie pokrywają się z granicami tych departamentów. Jedynie w prowincjach Mendoza, San Juan i La Rioja, czyli w trzech prowincjach, granice gmin pokrywają się z granicami departamentów. Więc ta struktura organizacyjna jest dosyć mocno skomplikowana. Czyli teoretycznie mamy autonomię, znaczy autonomię mają na pewno prowincje, natomiast jeśli chodzi o gminy, to one mają autonomię, dopóki prowincja im na to pozwoli. Liczba ludności Argentyny to jest trochę ponad 40 milionów i to jest 2010 rok. Ja się trochę wytłumaczę z tej daty, bo oczywiście jest prawie 11 lat później.
W Argentynie narodowy spis powszechny odbywa się co 10 lat. Nie zawsze możliwe jest uzyskanie kompletnych danych statystycznych dotyczących całego kraju w latach pomiędzy spisem narodowym, powszechnym spisem statystycznym. Nie jest to możliwe, Argentyńczycy się do tego już też przyzwyczaili, pracują na danych 10 lat wstecz. Projekcja na rok 2019 zakładała, że w Argentynie będzie ponad 45 milionów ludzi, ale to była projekcja z 2010 roku, biorąc pod uwagę to, co się zadziało w Wenezueli, ta liczba może być mocno niedoszacowana, ponieważ bardzo dużo Wenezuelczyków znalazło w Argentynie schronienie. Zaczynając opowiadać o całej metropolii, muszę też powiedzieć o tym mieście autonomicznym Buenos Aires. To jest miasto, które zostało pierwsze, no ma dwa takie momenty w historii, kiedy możemy mówić o założeniu miasta. Pierwsza data to jest 1536 rok, kiedy Hiszpan Pedro de Mendoza zakłada fort i nazywa ten fort na cześć Matki Bożej z Buenos Aires. A właściwie historycy twierdzą, że to chodziło o włoską Madonnę z Buenos Aires. Ta kolonizacja się nie udała. Indianie spalili wtedy ten fort, resztki zostały do końca już rozebrane przez tych mieszkańców, którzy przeżyli, jak również przez Indian. I w 1580 roku ponownie Juan de Garay, też Hiszpan, Baskijczyk, zakłada osadę nazwaną Santa Maria de Buenos Aires. To jest miasto, które albo się kocha, albo się nienawidzi. To jest miasto zielone z ogromnymi przestrzeniami w obszarach centralnych. Miasto ogromnych skrajności, jeśli chodzi o sposób życia, o poziom życia w ogóle, o dostęp do usług publicznych na przykład. Miasto, w którym nigdy nie zapomnę, dolary wymieniałam w sklepie z butami na głównej ulicy La Florida, a chleb kupowałam w czymś na kształt kiosku ruchu. Miasto, w którym mamy z jednej strony dzielnicę La Boca, czyli najstarszą dzielnicę Buenos Aires, La Boca, czyli inaczej usta, dlatego że jest to dzielnica położona u ujścia rzeki Riachuelo do rzeki La Plata. I La Boca w zasadzie odpowiada miejscu, w którym Pedro de Mendoza założył miasto, czyli tą pierwszą osadę w 1535 roku. Tam zresztą w La Boca znajdował się też port. W tej chwili jest to dzielnica zrewitalizowana, dzielnica artystów, w której można obejrzeć mnóstwo prac właśnie związanych z malarstwem czy z innym rodzajem sztuki. Można się napić dobrego wina i można nauczyć się tańczyć tango na każdym rogu. Z drugiej strony mamy dzielnicę najmłodszą w Buenos Aires, najmłodszą jednocześnie najdroższą, Puerto Madero. Madero od nazwiska projektanta Eduardo Madero, który w 1882 roku przedstawił właśnie tam wizję portu, takiego bardzo nowoczesnego pod względem technologicznym, z rozwiązaniami rodem z Londynu. I to jest dzielnica, gdzie można się napić najdroższej kawy w Buenos Aires, jak również nauczyć się tańczyć tango, jak na większości rogów czy skrzyżowań w Buenos Aires. To jest miasto tanga. Miasto jest podzielone na 15 wspólnot, powiedziałabym, bo to chyba tak można przetłumaczyć, comunas, o różnym stopniu, czy o różnym poziomie życia, o różnym stopniu zagospodarowania, czy rodzaju zagospodarowania.
Jeszcze do tego te komunas podzielone są na dzielnice, czyli barrios. Tych dzielnic w całym Buenos Aires jest 38, więc no, znowu struktura dosyć mocno rozbudowana. I teraz przechodzimy do Wielkiego Buenos Aires. Czym ono jest? Wielkie Buenos Aires zamieszkałe przez 1/3 ludności Argentyny, generujące około 30% PKB całego kraju. Przyjmuje się, że to Gran Buenos Aires, czyli Wielkie Buenos Aires, odpowiada strukturze miasta Buenos Aires autonomicznego plus 24 sąsiednich gmin. Czyli jest to, inaczej mówiąc, metropolia. Dlatego, że inną nazwą dla Gran Buenos Aires może być area metropolitana Buenos Aires, to jest obszar metropolitalny Buenos Aires, albo aglomeración Gran Buenos Aires, czyli aglomeracja Wielkiego Buenos Aires. Wszystko, wszystkie te nazwy dotyczą jednego obszaru, miasta autonomicznego i 24 gmin. Skąd taki podział? Wielkie Buenos, bo tak się przyjęło. To właśnie w Urzędzie Statystycznym, czyli konkretnie w Narodowym Instytucie Statystyki i Spisu Powszechnego, przyjmuje się, że różnica pomiędzy Wielkim Buenos a aglomeracją Wielkiego Buenos jest taka, że Wielkie Buenos odnosi się do grupy gmin plus miasto Buenos Aires, traktowanych jako całość. Natomiast aglomeracja Wielkiego Buenos Aires to jest twór dosyć płynny, odnosi się, to cytat tutaj z Narodowego Instytutu Statystyki, odnosi się do obszaru, który przemieszcza się w czasie i obejmuje niektóre gminy w sposób częściowy. Czyli nie jest po prostu niezdelimitowana aglomeracja Wielkiego Buenos Aires. Inną nazwą jest obszar metropolitalny Buenos Aires. To jest właśnie też Buenos Aires i 24 gminy. To już jest oficjalna nazwa. Konkretne gminy wchodzą w skład tejże metropolii. Tak to wygląda. Na zielono mają Państwo zaznaczone te gminy należące do obszaru metropolitalnego. Obszaru, bo jest jeszcze region metropolitalny. Ale o regionie później, natomiast Buenos Aires plus 24 gminy stanowią obszar metropolitalny o powierzchni prawie 4000 km2, liczbie ludności prawie 13 milionów i gęstości zaludnienia ponad 3300 osób na kilometr kwadratowy. I oczywiście, gdybyśmy mieli podjąć się próby badania czynników, które wpłynęły na rozwój czy ewolucję metropolii Buenos Aires, no to musimy się cofnąć do momentu założenia miasta, kiedy obowiązywało tak zwane prawo, ja to tłumaczę, prawo Indian. To się nazywa po hiszpańsku Ley de Indias i chodzi konkretnie o kodeks prawny Hiszpanii, który obowiązywał wyłącznie na terenach monarchii hiszpańskiej w Ameryce. I tutaj na podstawie tego prawa, czy możemy powiedzieć, że ramy tego prawa nakazywały założycielowi miasta przestrzegać jasno określonych procedur, które określały kryteria planowania na tym terytorium, określały również jasno podział ziemi pomiędzy przyszłych mieszkańców wraz z dyrektywami dotyczącymi instytucji czy lokalizacji instytucji, które tym terytorium miały zarządzać. Powstanie systemu osiedli peryferyjnych, bo już wtedy one zaczynały powstawać w stosunku do tej pierwszej osady, było spowodowane takim pragnieniem ogromnej kontroli, czy potrzebą kontroli tego, co się na obszarze zakładanego miasta będzie działo. I te osiedla miały stanowić takie wsparcie logistyczne przede wszystkim dla układu pierwszych obwodów drogowych, które zaczęły powstawać gdzieś tam w XVIII, na przełomie XVIII-XIX wieku.
Sama ta area metropolitana, czyli obszar metropolitalny, metropolitalny zaczął się kształtować w latach 1870-1930. Wtedy wraz z wzrostem ludności tworzyła się taka promienista, dość monocentryczna struktura przestrzenna w sąsiedztwie, która w zasadzie możemy powiedzieć, że do dziś stanowi podstawę istnienia i rozwoju metropolii. Metropolia miała ogólnie kilka okresów takiego wyraźnego wzrostu. Pierwszy to był właśnie ten 1870-1930, następny w latach 1940-1960 na skutek osiedlania się na południe wzdłuż linii kolejowych robotników o niskich dochodach. I tutaj trzeba zauważyć, że aktywną rolę państwa w tym procesie ekspansji aktywną rolą państwa właśnie w tym procesie było wspieranie rozwoju transportu, przede wszystkim poprzez subsydiowanie opłat za przejazdy, a także politykę budowlaną, która znacznie ułatwiała dostęp do mieszkań dla klasy robotniczej. I tutaj możemy powiedzieć, że w takiej produkcji działek uczestniczyli w dużej mierze prywatni spekulanci, którzy działali niestety w ramach bardzo łagodnych regulacji i kontroli, i rezultatem było mocno rozproszone osadnictwo i bardzo minimalne świadczenie usług miejskich. To zresztą ma swoje konsekwencje do dzisiaj, bo nadal te obszary peryferyjne są bardzo mocno zmarginalizowane i słabo dostępne, jeśli chodzi o usługi publiczne. Dosyć duży wpływ na metropolię, wbrew pozorom, miała junta. Tutaj w połowie lat 60., w 66 roku konkretnie został opracowany masterplan na rok 2000. Już wtedy myślano o 2000 roku. I plan ten został opracowany podczas rządów wojskowych, które za pomocą zamachu stanu zlikwidowały partie polityczne, zlikwidowały w zasadzie wszelkie ciała ustawodawcze zarówno w kraju, jak i w prowincjach. W kontekście tej wojny, można powiedzieć, i w ramach doktryny bezpieczeństwa narodowego, bo tym się wtedy junta tłumaczyła, rząd sformułował projekt geopolityczny, który obejmował rozwój polityki terytorialnej. No po co? Po to, żeby przede wszystkim mieć jak największy wpływ na terytorium i móc każde terytorium mocno kontrolować. Utworzono wtedy Narodową Radę Rozwoju, której powierzono zadanie opracowania strategii rozwoju dla każdego z regionów kraju, między innymi właśnie dla Buenos Aires, i prace miały obejmować również propozycje ustawy metropolitalnej, pierwszej ustawy metropolitalnej w Argentynie i utworzenie takiego organu, który się nazywał Międzyprowincjonalną Jednostką Rozwoju. Oczywiście ten masterplan z perspektywą czasową na 2000 rok został zatwierdzony dekretem z mocą ustawy przez ówczesny rząd. I chociaż jego realizacja była obowiązkowa, to nie zdołano utworzyć żadnego organu, który miałby za zadanie koordynację czy kontrolowanie realizacji tego planu. Po raz pierwszy jednak ten obszar, który obejmował właśnie stolicę Buenos Aires i wtedy jeszcze 25 sąsiadujących gmin, uważa się za region metropolitalny. Promowano w nim wtedy bardzo mocno politykę osadnictwa przemysłowego. Wzmocniona ta polityka została później budową nowych portów. Zaproponowano też wtedy współpracę międzygminną, natomiast bardzo mocno podkreślano i odrzucono prawo gmin do opracowywania własnych planów. Podkreślano bardzo mocno to, że gminy nie mogą być autonomiczne w decydowaniu o całej metropolii.
Zaproponowano wtedy też rozwój takich preferencyjnych osi drogowych i zakończenie prac nad wstępnym studium transportowym regionu metropolitalnego, próbując połączyć północ Argentyny z południem. To też ma swoje konsekwencje w dzisiejszych czasach, bo w ogóle ten system transportowy całej Argentyny bardzo mocno oparty jest o metropolię Buenos Aires. To znaczy, zwłaszcza widać to w połączeniach lotniczych. Nie ma możliwości przemieszczenia się samolotem z południa na północ albo w jakimkolwiek innym kierunku, nie przelatując przez Buenos Aires. Trzeba się po prostu w Buenos Aires przesiadać. To, co należy przyznać, to to, że ten master plan na rok 2000 to był w zasadzie pierwszy taki spójny dokument techniczny, który się w kompleksowy sposób odnosił do kwestii rozwoju regionalnego. I chociaż był produktem takiej praktyki autorytarnej, nie zawierał żadnych mechanizmów związanych z partycypacją społeczną, no to jednak w znacznym stopniu został wdrożony w Argentynie. Dalej mamy taki dosyć króciutki okres w czasach junty, rządów junty, kiedy okres rządów demokratycznych w zasadzie, tak to nazywają Argentyńczycy, między 73 a 76 rokiem, kiedy powstało biuro odpowiedzialne za opracowanie planu dla obszaru metropolitalnego Buenos Aires, składające się z bardzo dużego zespołu architektów, planistów, urbanistów, ekonomistów, to byli bardzo młodzi ludzie, młodzi technicy, opracowali studium, które dało początek dokumentowi planu wykonywanemu wspólnie przez różne organy państwowe szczebla krajowego i lokalnego, między innymi przez Ministerstwo Gospodarki, przez sekretarza transportu, sekretarza planowania środowiska, prowincję Buenos Aires, sekretarza planowania miejskiego i mieszkalnictwa, więc bardzo dużo organów było zaangażowanych w stworzenie tego planu dla obszaru metropolitalnego. No i plan miał odzwierciedlać połączenie kwestii środowiskowych i społecznych w celu promowania najlepszych praktyk w zarządzaniu metropolią. Natomiast w 1976 roku nastąpił nowy zamach stanu. W marcu tego roku narzucono kryteria znowu doktryny bezpieczeństwa narodowego, a w tych ramach przywrócono bardzo represyjne kryteria kontroli dotyczące terytorium. Wszystkie plany związane z metropolią Buenos Aires zostały zweryfikowane, pozostawiono tylko te kluczowe dla rozwoju polityki miejskiej, które miały być realizowane przez rząd wojskowy, szczególnie te, które były użyteczne właśnie dla jego decyzji o kontrolowaniu tego obszaru. Zweryfikowany plan traktował region metropolitalny Buenos Aires jako oś rzeczno-przemysłową, tak można powiedzieć. Ta oś miała być elementem systemu większego, systemu zarządzania terytorium. Ten system obejmował również Gran La Plata, czyli metropolię La Plata, rozciągając się na południe do Badero i San Pedro, rozciągając się również na północ, jak również Luján na zachodzie. I w takim wstępnej propozycji tego dokumentu proponuje się, aby planowanie stanowiło taki ciągły mechanizm formułowania polityk miejskich, który miałby uwzględniać udział społeczności lokalnej i na koniec miałby się zakończyć utworzeniem określonego podmiotu metropolitalnego, który to podmiot byłby odpowiedzialny za realizację działań wskazanych w planie. No ale oczywiście
Kuncie się niespecjalnie pomysł z udziałem społeczności podobał, w związku z tym wielu członków tego zespołu planistycznego niestety musiało zapłacić za udział w tym projekcie więzieniem czy zesłaniem. Niemniej jednak był to taki plan urbanistyczny, który miał też bardzo, bardzo duży wpływ na obecny kształt metropolii. Dalej jeszcze oczywiście w 1977 roku kolejne dokumenty powstały. To był kodeks planowania miejskiego, ustawa o czynszach, która też dosyć mocno regulowała te kwestie i wytyczne dotyczące struktury przestrzennej w miastach. Jak również powstał pas ekologiczny obszaru metropolitalnego, to też dosyć mocno wpłynęło na obecny kształt Buenos Aires. No i dalej już takie demokratyczne podejście w planowaniu metropolii Buenos, no bo po upadku junty w 1987 roku powstał taki plan nazywany rządowym planem trzyletnim, bo on miał obejmować lata od 1987 do 1991 roku. I tutaj chodziło o stymulowanie rozwoju metropolii w kierunku zachodnim, o przejęcie kontroli nad urban sprawl, bo rzeczywiście ciągle ten niekontrolowany rozwój miasta postępował. Postanowiono wtedy, że większość inwestycji, a przynajmniej te, które mają być priorytetowe, to będą inwestycje typu brownfield, czyli na tych terenach już zurbanizowanych po to, żeby na przykład odzyskać tereny, które albo utraciły swoje funkcje, albo po to, żeby te funkcje zmienić. Zaczęto wtedy bardzo mocno promować system parków przemysłowych w całej metropolii i zaczęto też dostrzegać ten problem partycypacji społecznej, że rzeczywiście bez udziału społeczności, bez najpierw zdiagnozowania potrzeb tej społeczności, a później bez jej udziału, to taki sensowny rozwój metropolii się nie uda. 95 rok, studium konurbacji Buenos Aires i tutaj nacisk na rozwój infrastruktury transportowej i powiązanie tej infrastruktury z rozwojem przemysłu. I 2006 rok to rok, w którym powstaje miejski plan ochrony środowiska miasta Buenos Aires i tutaj proponuje się w tym planie model zarządzania partycypacyjnego, w którym, cytuję, stale uzgadnia się diagnozy, strategie i kierunki działania jako wytyczne dla działań publicznych i prywatnych. I to takie główne, proszę Państwa, założenia planistyczne, oczywiście ich było dużo, dużo więcej, tylko musielibyśmy tutaj całą noc siedzieć, gdybym ja je miała wszystkie wymieniać. No oczywiście oprócz tego w latach 90. to, co sprawiło, że metropolia Buenos Aires ma kształt taki, jaki ma, to jeszcze tak zwana elitarna suburbanizacja, czyli przemieszczanie się grup ludności o wysokich dochodach, ludności, która chciała uciec od wszelkiego rodzaju patologii miejskich. Chciała być bliżej natury i wtedy właśnie nastąpiła ta ekspansja na tereny północne. Było to też spowodowane w dużej mierze rozbudową autostrad i wtedy też zaczęły powstawać bardzo często tak zwane zamknięte osiedla mieszkaniowe, ale tego nie można porównać z naszymi pseudo zamkniętymi osiedlami, gdzie mamy 3 domy mieszkalne, ogrodzone, wielorodzinne, tylko powstawały tak zwane miasta na obrzeżach miast, samowystarczalne pod względem energetycznym, samowystarczalne pod względem oczyszczania ścieków na przykład, więc te zamknięte takie
Argentyńczycy nazywają to zamknięte obszary zurbanizowane, czyli po prostu zamknięte duże osiedla mieszkaniowe. I początek XXI wieku to też rozrost tych dzielnic willowych, jak również zawłaszczanie terenów zurbanizowanych w tak zwane nieformalne budownictwo mieszkaniowe. To też miało związek z tym ogromnym kryzysem z 2001 roku w Argentynie. To zawłaszczanie, o tym dosyć dobrze pisze Hernando de Soto w książce Tajemnice kapitału, to zawłaszczanie terenów nie tylko ma miejsce w Argentynie, czy w ogóle w Ameryce Południowej, to jest też cecha charakterystyczna krajów azjatyckich, jak również afrykańskich, kiedy po prostu ludność zajmuje jakiś teren po to, żeby wybudować na nim własny dom z tego, co akurat ma pod ręką i żyje tam w takim domu przez wiele, wiele lat. Jeśli chodzi o instrumenty planistyczne, to nie ma jakichś określonych dla całego obszaru metropolitalnego instrumentów. Mamy gminy, które są pokryte planami miejscowymi i to są gminy nie wiem, czy będzie widać, jak ja, nie widać strzałki, może będzie widać, to są te gminy takie cienka siateczka niebieska. Gminy, które posiadają strategię rozwoju, to są gminy w linie czerwone. Fioletowe linie to są gminy, które posiadają jakikolwiek zaktualizowany dokument strategiczny. Szaro to są takie, które nie posiadają ani strategii, ani planu, ani projektu urbanistycznego, natomiast na zielono to są gminy, które są w trakcie realizacji jakiegoś określonego projektu urbanistycznego. I teraz powiedziałam Państwu, że to jest metropolia, która jest zarządzana przez wszystkich i przez nikogo. Rzeczywiście w 1987 roku powstaje Narodowa Komisja do Spraw Obszaru Metropolitalnego Buenos Aires. Ona powstaje na mocy dekretu numer 2064. Dekret wydał wtedy prezydent. Jej celem jest wspieranie krajowej władzy wykonawczej w zakresie polityki metropolitalnej. Ale również ta komisja ma pełnić rolę koordynatora, który zepnie działania ministerstw, sekretariatów, spółek państwowych, korporacji i wszelkich innych podmiotów, które będą prowadzić działania w obszarze metropolitalnym. I to, co jest ciekawe, proszę Państwa, co wyczytałam w tych dokumentach, w tym dekrecie w zasadzie, to, że komisja podlega prezydentowi kraju, a przewodniczy jej urzędnik mianowany przez rząd i posiadający pozycję sekretarza stanu. I jest ona upoważniona do przydziału funkcjonariuszy publicznych do wszelkich jednostek administracji rządowej działających na terenie metropolii. Czyli mamy metropolię składającą się z autonomicznych gmin w autonomicznej prowincji, w której jest komisja utworzona przez prezydenta państwa, która w zasadzie decyduje o różnego rodzaju organach działających w ramach metropolii. Dalej powstała kolejna komisja, już w 2016 roku, Komisja Konsultacyjna Obszaru Metropolitalnego Buenos Aires. Ona też powstała na mocy dekretu, tym razem był to dekret Ministerstwa, wtedy jeszcze Spraw Wewnętrznych i Mieszkalnictwa. Jej celem jest przygotowywanie projektów innowacji instytucjonalnych dla obszaru metropolitalnego. To jest też komisja, która ma promować proces dialogu, konsensusu w kwestiach związanych z inwestycjami w obszarze metropolitalnym. Rzeczywiście w Argentynie bardzo dużo się w tej chwili mówi, to nie tylko w Buenos Aires, ale we wszystkich miastach o tej partycypacji społecznej, o tym, że
konieczny jest udział do prawidłowego zarządzania jakąkolwiek jednostką terytorialną czy zespołem tych jednostek, konieczny jest udział społeczności lokalnej. Przy czym jednocześnie sami Argentyńczycy są mało zainteresowani chyba taką formą decydowania. Oni się skarżą, że rząd kradnie, że władze lokalne kradną, że na przykład tereny są rozdzielane po znajomości, natomiast sami nie są w stanie się zorganizować, żeby rzeczywiście brać udział w konsultacjach społecznych czy w innych formach związanych z tą partycypacją w kwestii zarządzania. Zresztą pokazują wyniki takich badań, które przeprowadziłyśmy z koleżanką z Bahia Blanca w małej miejscowości. Tam chodziło akurat o konflikt taki przestrzenno-środowiskowy. Naprawdę bardzo, bardzo duża afera w tej miejscowości związana z ochroną wybrzeża. I to, co nam wyszło z tych badań, to, że w zasadzie sami mieszkańcy mają pretensje do władz, ale nie przychodzą na spotkania konsultacyjne, nie słuchają specjalistów z uniwersytetu, nie są zainteresowani rozmowami z władz, mają takie bardzo roszczeniowe podejście. To jest jednak mimo wszystko widoczne nadal jeszcze w miastach argentyńskich, że nie ma tej kultury partycypacji w kwestiach związanych z zarządzaniem terytorium, na którym się mieszka. Kolejnymi takimi organami związanymi z zarządzaniem obszarem metropolitalnym, no to tutaj będziemy mieć tak, oddział do spraw projektów specjalnych. Tutaj pokazałam Państwu z wykrzyknikiem w nawiasie. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o obszarze metropolitalnym, czyli Buenos Aires i 24 gminy. Tymczasem powstaje w obszarze metropolitalnym oddział do spraw projektów specjalnych, który ma koordynować współpracę pomiędzy Buenos Aires i 40 gminami metropolii. 40 gmin metropolii plus Buenos Aires to jest region metropolitalny Buenos Aires i to jest zupełnie inny twór. Podstawowe cele działania tego organu to przede wszystkim identyfikowanie czy diagnoza wspólnych problemów tych gmin, które wchodzą w zarządzany obszar, które dotyczą jakości życia, jak również tutaj opracowywanie polityk publicznych różnego rodzaju. Jest jeszcze przedsiębiorstwo państwowe o równych udziałach miasta Buenos Aires i prowincji Buenos Aires. Ono jest odpowiedzialne za transport i gospodarkę odpadami w metropolii. Co ciekawe, stosuje najnowsze technologie, które są dostępne na świecie w zakresie utylizacji stałych odpadów komunalnych. Wszystkie prowadzone procesy posiadają certyfikaty ISO, więc no, już ta gospodarka odpadami wydawać się może na dosyć wysokim poziomie. To, co jest też istotne w całej metropolii, to jest to zróżnicowanie pod względem warunków życia. I tutaj mają Państwo mapę dotyczącą ludności z niezaspokojonymi potrzebami podstawowymi. No widać oczywiście, że największy problem to jest w tych gminach peryferyjnych w metropolii. Jakie są w ogóle problemy oprócz tego w całej metropolii? Przede wszystkim tutaj zidentyfikowano taką strukturalną słabość wsparcia systemu produkcyjnego w obliczu nowych warunków lokalizacji działalności gospodarczej w metropolii. Do najważniejszych wyzwań w tej kwestii należą wyzwania związane przede wszystkim z inwestycjami portowymi. No, okazuje się, że tutaj podobnie jak z naszym centralnym portem komunikacyjnym podobna sytuacja jest. Oczywiście Argentyńczycy zastanawiają się, czy modernizować te porty, które są w metropolii, w obszarze metropolitalnym, czy właściwie w regionie metropolitalnym Buenos Aires,
czy przenosić je. No, ten bilans inwestycji, które muszą być poczynione, jeśli chodzi o utrzymanie dotychczasowych portów w porównaniu z kosztami budowy nowego portu w regionie, no, nie jest korzystny. Niemniej jednak no, niemożliwe jest zbudowanie nowego portu. Raczej mówi się o tym, że trzeba będzie modernizować te dotychczas istniejące. Dalej, ograniczenia energetyczne. Rzeczywiście no, problemy finansowe Argentyny uniemożliwiają wzrost wydatków publicznych na energetykę. Dodatkowo istnieje bardzo silny spór społeczny, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe. Z kolei hydroelektrownie nadmiernie ingerują w środowisko. W związku z tym no, powstaje pytanie, co zrobić, żeby sprawić, aby sieć energetyczna metropolii była wydolna. Ściśle rzecz biorąc, ten dylemat, czy właściwie problem dotyczy w tym momencie zdolności gmin metropolii do podjęcia prac, aby sprostać tym ograniczeniom. Te gminy tej zdolności nie mają. Argentyna nie ma środków finansowych, bankrutuje po raz, czy już zbankrutowała, bo ja już się też pogubiłam. Moi znajomi Argentyńczycy mówią, że już przestali liczyć. W związku z tym sytuacja finansowa jest tutaj też dużym ograniczeniem, jeśli chodzi o te wyzwania. Dalej mamy poprawę infrastruktury drogowej i ja może pokażę Państwu, nie pokażę, drogi, pokażę, pokażę Państwu, o co chodzi. Wrócę jeszcze później do tego slajdu, natomiast drogi w Argentynie, w metropolii przede wszystkim, rozchodzą się promieniście. Nie ma połączeń pierścieniowych zbyt wielu i to jest duży problem, bo powoduje ogromne wykluczenie transportowe. Więc tutaj wyzwaniem jest, co zrobić, aby zmodernizować czy w jakiś sposób ulepszyć istniejący układ drogowy, tak aby zapobiegać temu wykluczeniu. Mamy kwestie związane z przemysłem, a mianowicie tutaj na mapie widzą Państwo lokalizację parków przemysłowych, to są te fioletowe kółka, plus te obszary fioletowe, to są obszary przemysłowe o charakterze wyłącznym, czyli wyłącznie zlokalizowany jest tam przemysł lub ten jaśniejszy fioletowy obszary przemysłowe o mieszanej strukturze. No i tutaj też w jaki sposób doprowadzać do modernizacji tego przemysłu. Z jednej strony wzrost działalności produkcyjnej w metropolii powinien prowadzić do takiego wspierania obecnego modelu organizacji przemysłu, a jednocześnie utrzymuje się taka tendencja do rewitalizacji tradycyjnej tkanki przemysłowej przy istnieniu bardzo dużego konfliktu urbanistyczno-środowiskowego. Proponowana jest także opcja, w której państwo spróbuje ukierunkować modernizację przemysłu w obszarze metropolitalnym w ramach celów zrównoważonego rozwoju, tak aby umożliwić tworzenie nowych przestrzeni, na przykład parków przemysłowych, zgodnie z jakimiś rozsądnymi kryteriami lokalizacji, przede wszystkim wokół dróg koncentrycznych. Ale tych dróg jeszcze nie ma, więc najpierw trzeba wybudować drogi, a potem zlokalizować tam przemysł. Kolejnym wyzwaniem jest odnowa obszarów centralnych w tych gminach, które składają się na metropolię. Centra tracą swoje funkcje, są poprzecinane przez autostrady, zdegradowane, powinna mieć... Przeskoczę trochę, ale powinnam mieć, mam zdjęcie z Google'a, nowe osiedla wzdłuż dróg w metropolii Buenos Aires, wzdłuż drogi Buenos Aires-La Plata i też w miejscowości Pilar.
Bardzo ogromna urbanizacja, drogi przecinają te miejscowości. Nie ma możliwości przejścia z jednej strony miejscowości na drugą, bo na przykład nie ma albo przejść podziemnych, albo wiaduktów dla pieszych, więc to jest bardzo duży problem. Z urbanistycznego punktu widzenia, bo co ciekawe, Argentyńczycy wcale nie skarżą się na to, że im drogi szybkiego ruchu i autostrady przecinają miasta. Wprost przeciwnie, cieszą się przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że jak ktoś przejeżdża przez miasto, to na pewno zrobi się w którymś momencie głodny albo będzie chciał kupić pamiątkę, więc zjedzie do tego miasta i na chwilę się tam zatrzyma. Więc tutaj, jeśli o to chodzi, to z jednej strony jest to problem, z drugiej strony sami mieszkańcy tego problemu nie widzą. Jeżeli chodzi o sam transport w obszarze metropolitalnym, to transport publiczny, w ramach transportu publicznego funkcjonuje prawie 300 linii autobusowych, 8 linii kolejowych i 6 linii metra, jak również tramwaj w mieście autonomicznym Buenos Aires, ale jednocześnie ten system autobusów miejskich, tak zwanych metrobusów, tutaj Państwo też na mapie widzą, no jest mocno niedorozwinięty, powiedziałabym. I też znaczna część gmin jest transportowo wykluczona. Wykluczona pod względem transportu publicznego, dlatego że w Argentynie jeździ się wszystkim, na przykład czymś takim. I to są głównie samochody, które są użytkowane przez ludność o najniższych dochodach. Problem jest taki, że powodują ogromne zanieczyszczenie środowiska, ogromne korki. Jeżeli nie ma transportu publicznego, to wszyscy poruszają się własnym transportem. Kolejnym problemem jest, czy wyzwaniem jest sieć, modernizacja sieci sanitarnej. Mapa dostępu do wodociągu. Tutaj na ciemno-niebiesko, czy granatowo w zasadzie już więcej niż 75% budynków jest wyposażonych w wodociąg, natomiast najgorsza sytuacja jest tam, gdzie jaśniejszy kolor. I podobnie jeśli chodzi o dostęp do sieci kanalizacyjnej, tam gdzie ciemnobrązowy, tam ten dostęp jest najlepszy. Im jaśniej w metropolii, tym gorzej, jeśli chodzi o kanalizację. Z tą siecią kanalizacyjną jest o tyle problem, że metropolia, czy w ogóle Argentyna miała taki pomysł, żeby sprywatyzować sieci kanalizacyjne. Natomiast to nie do końca się udało. Ta polityka prywatyzacji polegała na rozpisaniu przetargu na świadczenie usług wśród różnych operatorów, w tym operatorów międzynarodowych. Tutaj specyfikacje wymagały zdefiniowania planów rozwoju określających terminy ukończenia sieci, jak również budowy oczyszczalni, która byłaby zdolna do przetwarzania ścieków dla całego obszaru metropolitalnego. I po ponad 10 latach wyniki tych prac są bardzo zniechęcające, bo po pierwszym etapie, w którym ci operatorzy zajmowali się optymalizacją działań istniejącego systemu, czyli na przykład usprawnieniem sieci właśnie w stolicy, czy eliminacją przecieków, czy poprawą zarządzania, to musieli zmierzyć się z rozbudową sieci. No i mimo, że większość prac zlecono firmom budowlanym związanym z utworzonym między innymi przez Argentynę konsorcjum, ale również z firmami prywatnymi, to ich finansowanie było źródłem znacznego zadłużenia całego kraju. No, jeszcze kryzys z 2001 roku się odezwał, narzucił nowe priorytety i dalsze ulepszanie istniejącej sieci było nie do przyjęcia. Natomiast społeczeństwo domagało się takiego powszechnego dostępu do tej usługi, bo to już był XXI wiek i w rozumieniu praw człowieka to mamy prawo do dostępu do wody i kanalizacji.
Więc konsorcjum próbowało poradzić sobie z nowymi warunkami, wdrażając taką nową dynamikę rozwoju całej sieci przy udziale użytkowników, czyli chciało, żeby część tych prac była finansowana przez samych mieszkańców, no ale niestety zakwestionowano szybko rentowność tej usługi, dlatego że w niektórych obszarach całej metropolii aż 50% ludności żyje na granicy ubóstwa, więc nie byli w stanie skąd wziąć środków finansowych na partycypację w zasadzie w budowie. Obszary krytyczne, ciemne kropki, ciemne plamy to są tak zwane wishes de emergencia albo wishes precarias, czyli slumsy po prostu. To są po prostu slumsy w obszarze metropolitalnym. One wyglądają tak. To jest, proszę Państwa, środek metropolii, miasto, obszar zurbanizowany. I takich obszarów jest naprawdę w metropolii Buenos Aires bardzo dużo. No i wreszcie jeszcze jeden twór, region metropolitalny Buenos Aires, który zawiera Gran Buenos Aires, czyli Wielkie Buenos, czyli miasta autonomiczne plus 24 gminy, plus dodatkowo 16 gmin. Powierzchnia prawie 14 tysięcy kilometrów kwadratowych, liczba ludności prawie 15 milionów, gęstość zaludnienia ponad 6 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. I dlaczego ja mówię, że to jest osobny twór? Dlatego, że formalnie nazwa region metropolitalny funkcjonuje w bardzo wielu dokumentach. Ale jednocześnie rozwiązania czy zapisy w tych dokumentach dotyczą obszaru metropolitalnego. I tak jak Państwo spróbowaliby zajrzeć na przykład do rozwiązań prawnych dotyczących obszaru metropolitalnego, to wszyscy odeślą Państwa do rozwiązań prawnych dotyczących regionu metropolitalnego. Tylko że tego regionu formalnie nie ma. On gdzieś funkcjonuje w zapisach, wiadomo, jest zdelimitowany, natomiast znowu nie do końca wiadomo, nie ma dokumentów strategicznych dotyczących regionu. Wszystkie dokumenty to są dokumenty wydawane przez poszczególne ministerstwa, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Mieszkalnictwa, spółki państwowe, natomiast nie istnieje region jako jakaś spójna całość, więc stąd te trzy wymiary metropolii, bo z jednej strony mamy miasto autonomiczne, z drugiej strony mamy obszar metropolitalny i na końcu region metropolitalny, ale jak się człowiek zaczyna dopytywać o region, to natychmiast go odsyłają do obszaru metropolitalnego, który jest obszarem mniejszym niż tenże region, więc sytuacja mocno skomplikowana. I na tym zakończę opowieść o Buenos Aires. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. I gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, to zapraszam. Dziękuję Pani doktor serdecznie za tą ciekawą opowieść o Buenos Aires i o tylu różnych wątkach historycznych, współczesnych i tak dalej. Nie będę wszystkich wymieniał. Dziękuję bardzo. Mi się nasunęło takie pytanie, jeśli oczywiście można, w międzyczasie zachęcę Państwa do formułowania swoich pytań. Jak Państwo chcecie zadać pytanie, to oczywiście jesteśmy otwarci. Pani doktor obiecała nam jeszcze chwilę potowarzyszyć. Piszcie je Państwo na Facebooku w komentarzach, ja będę je za chwilkę odczytywał. Natomiast pozwolę sobie, korzystając z przywilejów moderatora, zacząć i zadać własne. Bo rzeczywiście ta metropolia, jak widać, ma całkiem sporo różnych wymiarów, bo się pojawiło i miasto autonomiczne Buenos Aires, no i potem obszar metropolitalny Buenos Aires i region metropolitalny Buenos Aires. Czyli z tego wynika, że miasto, że znaczna większość metropolii, gminy wchodzące w skład obszaru czy regionu metropolitalnego
leżą de facto w innej prowincji niż miasto autonomiczne Buenos Aires i podlegają innej jurysdykcji, innym władzom prowincjonalnym. Tak? Zgadza się? Nie, to jest ta sama prowincja. To jest prowincja Buenos Aires, przy czym stolicą tejże prowincji nie jest to miasto autonomiczne Buenos Aires, tylko La Plata. Czyli mamy sytuację, w której istnieje sobie w prowincji Buenos Aires miasto autonomiczne Buenos Aires plus obszar metropolitalny, ale żadna z tych gmin wchodzących w obszar metropolitalny ani miasto autonomiczne nie jest, czyli ta stolica federalna nie jest stolicą prowincji. Rozumiem. A dystrykt federalny w takim razie trzeba, rozumiem, utożsamić samą prowincją Buenos Aires. Stolicą. To jest po prostu stolica federalna. Dystrykt federalny, ja się spotkałam z nazwą dystrykt federalny w Meksyku, natomiast w Buenos Aires to mówią, że to jest stolica federalna, kapital federalny. Pojawił się gdzieś tam mętlik w głowie, chaos terminologiczny, a więc staram się sobie wszystko gdzieś tam to przestrzennie, terytorialnie poukładać, a więc dziękuję serdecznie. Okej, tyle jeśli chodzi o moje pytania, przynajmniej na początek. Teraz zobaczmy, co tam się dzieje na Facebooku. No i mamy pierwsze pytania. Pan Damian Hajduk zadał następujące. Jak wygląda zarządzanie transportem i infrastrukturą w Buenos Aires? Czy władze metropolii wyposażone są w narzędzia planistyczne, stymulacyjno-decyzyjne, umożliwiające pełne i komplementarne powiązywanie planowania infrastruktury i organizacji zarządzania transportem na obszarze metropolitalnym i autonomizację, optymalizację procesów zarządzania, wielomodalną integrację transportu? Długie pytanie, pani doktor, jakby co, pytanie jest na Facebooku, w komentarzach, gdyby pani zechciała chociaż częściowo się do niego odnieść, to oczywiście będziemy bardzo wdzięczni. Za transport zarówno w metropolii, jak i w całej Argentynie odpowiada Ministerstwo Transportu i jego jednostki zlokalizowane lokalnie. I to ono jest koordynatorem wszelkich działań, inwestycji, jak również dysponentem środków finansowych. Ale jest jeszcze ta spółka publiczna, o której mówiłam, ona się nazywa Seamse, o ile dobrze pamiętam. I to jest spółka, która oprócz właśnie gospodarowania odpadami zajmuje się transportem w obszarze metropolitalnym. Czy jest zintegrowanie, czy integracja działań? Ja bym powiedziała, że jej nie ma. Tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o działania, które są koordynowane przez ministerstwo, możemy mówić o jakiejś integracji, ale ta mapa, którą pokazałam wcześniej, dotycząca metrobusu chociażby, pokazuje, że jeżeli się gminy poszczególne nie dogadają i nie wystąpią o środki krajowe, to transportu publicznego nie będą mieć. Czyli tutaj ja bym powiedziała, że to jest też duży problem związany z istnieniem metropolii, bo to gminy muszą rozpoznać potrzeby w zakresie transportu i muszą zgłosić te potrzeby do odpowiedniej instytucji, jaką w tym wypadku jest Ministerstwo Transportu. No rozumiem, dziękuję serdecznie. Kolejne pytanie, pan Igor Waliszewski. Czy zastosowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego w Buenos Aires oraz wdrażanie w tej metropolii rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury mogłoby poprawić sytuację powiększających się w tym miejscu dzielnic biedy i zapewnić nowe miejsca pracy? Tak, to jest jeden z pomysłów, jeśli chodzi o taki dokument, którego nazwa brzmi Linie Rozwoju Strategicznego Obszaru Metropolitalnego Buenos Aires, właśnie zarządzanie działami wodnymi i inwestycje w tą infrastrukturę błękitno-zieloną, przede wszystkim poprzez poprawę
tych obszarów, na których na przykład znajdują się różnego rodzaju rzeczki czy kanały. Najczęściej to są właśnie obszary, przy których zlokalizowane są te slumsy, Vishas de Emergencia. I między innymi przez inwestycje, przez odpowiednią gospodarkę wodną próbuje się wpłynąć na poprawę jakości życia w tych dzielnicach. A jeśli chodzi o społeczeństwo informacyjne, to owszem, rzeczywiście Argentyna ma bardzo dużo inwestycji związanych z istnieniem publicznych hotspotów. Tam w zasadzie na ulicy spokojnie można się połączyć z takim hotspotem, mieć dostęp do internetu. Bardzo dużo spraw publicznych można w Argentynie przez internet załatwić, łącznie z tym, że uzyskanie różnego rodzaju zaświadczeń z instytucji publicznych, na przykład o miejscu zamieszkania, czy sprawdzenie czegokolwiek, jeśli chodzi o informacje na nasz temat, można zrobić to online. I to też jest plus, ale również minus, dlatego że często te informacje są publikowane z pełnymi danymi, czyli na przykład miasto ogłasza, że będzie urbanizowało jakiś obszar, tak? Czy poprawiało warunki lokalnie. I ludzie zgłaszają się ze swoimi propozycjami, zgłaszają się po to, żeby uzyskać na przykład od miasta teren i móc rozpocząć budowę własnego domu. Po czym okazuje się, że pełna lista takich obywateli wisi w internecie razem z danymi związanymi z numerem dowodu, numerem ubezpieczenia społecznego i wszystkimi tymi danymi wrażliwymi, więc to społeczeństwo informacyjne owszem, ale musi jeszcze istnieć pełna ochrona danych, które są udostępniane. Tego w Argentynie nie ma. Mm-hmm. Dziękuję uprzejmie. Mam do Pani jeszcze jedno pytanie, swoje własne, bo ciężko oczywiście podczas wykładu wszystkie tematy i wątki poruszyć, natomiast mnie najbardziej interesują formy organizacyjno-prawne, czyli ustrój metropolii. I tak się zastanawiam w kontekście tego, o czym Pani mówiła, w kontekście chociażby powołania dekretem tej Narodowej Komisji do Spraw Obszaru Metropolitalnego Buenos Aires, czy ustrój metropolii jest samorządowy, innymi słowy wspólnotowy, demokratyczny, czy ingerencja administracji rządowej jest tak silna w jego funkcjonowanie, że to przeczy idei samorządności właśnie? Znaczy, przede wszystkim zastanowiłabym się, czy możemy mówić o jakimś ustroju metropolii, dlatego że czegoś takiego chyba nie ma, ale jednocześnie istnieje bardzo duża ingerencja rządowa w to, co się dzieje w tych gminach, które mają szczęście i nieszczęście znajdować się w tejże metropolii. Mają szczęście, bo pewnie mają okazję mieć więcej środków finansowych na inwestycje, jeżeli ktoś ma akurat taki pomysł. Natomiast to nieszczęście, że są w teorii przynajmniej samorządne, autonomiczne, natomiast ktoś tutaj narzuca, ktoś w sensie inny organ administracyjny narzuca im na przykład jakie inwestycje powinny realizować albo w którym miejscu, jakie tereny przeznaczyć pod zabudowę i tak dalej. Natomiast samego ustroju jako ustroju to ja bym tego w ten sposób nie nazwała. Nie ma czegoś takiego. Nie ma jakiegoś konkretnego dokumentu, który regulowałby tę kwestię. Rozumiem. Jasne. Czyli to twór typowo urbanistyczny, gdzieś tam nie posiadający swojej własnej formy prawnej, władzy odrębnej i tak dalej. Raczej przestrzeń współpracy. Dobra. Patrzę na Facebooka. Jeszcze jest jedno pytanie, również pana Damiana Hajduka i brzmi ono tak. Wspominała pani o rozbudowie dróg magistralnych jako rozwiązaniach dla rozwoju przestrzennego metropolii. Jednocześnie za chwilę wspomniała pani, że drogi magistralne degradują przestrzeń, rozcinając ją, niedobory transportu zbiorowego degradują znaczną część społeczności metropolii. No i tutaj pan Damian
zastrzega, że nie widzi pomiędzy tymi działaniami jakiejś korelacji. Owszem, bardzo często, dlaczego powiedziałam, że degradują przestrzeń? Dlatego, że o ile budowa tych dróg jest w jakiś sposób zaplanowana na poziomie krajowym czy prowincjonalnym, o tyle już zawłaszczanie tych terenów pod budownictwo wzdłuż tych dróg jest dość nieformalne, to znaczy nie ma nic złego w planowaniu dróg, natomiast jeżeli nie kontroluje się jednocześnie w odpowiedni sposób tego procesu urbanizacji wzdłuż ciągów komunikacyjnych, no bo to powstaje ten problem, o którym mówiłam właśnie, o tym rozcinaniu miejscowości, które się tworzą w ramach urban sprawl, czy czegoś, co możemy w zasadzie nazwać czasami miastami na krawędzi. To jest też kwestia takiego planowania, aby nie robić jakoś jakiejś jednorodnej przestrzeni, żeby te obszary nowourbanizowane żyły cały czas. Nie tworzyć na przykład tam wyłącznie centrów handlowych, ale to musi być zaplanowane w sposób spójny jednocześnie z planem rozwoju dróg. Mhm. Rozumiem. Dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. Także mam nadzieję, że spełniono oczekiwania pana Damiana. Pani doktor, no w związku z tym, że to wszystkie pytania, które spostrzegłem na Facebooku, będziemy powoli przystępowali do końca wykładu i dyskusji. Dziękuję pani serdecznie jeszcze raz za przygotowanie tej prezentacji, za fascynującą podróż po terenach przynajmniej mnie nieznanych i za wspólnie spędzony czas. Polecamy się oczywiście również w przyszłości. Mam nadzieję, że dołączy do nas pani kiedyś z kolejną prezentacją i referatem. No i dziękuję w imieniu Instytutu Metropolitalnego i naszych uczestników za to spotkanie. No wiem, że godzina być może niespecjalnie sprzyja, ale z drugiej strony wieczorem przynajmniej mamy czas, bo wcześniej wszyscy pracujemy, w związku z czym trudniej się spotkać. Tym bardziej dziękuję, że jest pani z nami i zapraszam panią doktor, podobnie jak wszystkich państwa, którzy nas jeszcze oglądacie, na kolejne spotkania, które już niebawem, w tym miesiącu planujemy jeszcze jeden wykład z serii Metropolii Świata, tym razem o Londynie. Także do zobaczenia, życzę państwu spokojnego wieczoru, dobrej nocy, a jutro energii w pracy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do widzenia. To ja bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wystąpienia tutaj na forum publicznym. No i oczywiście będę myśleć o następnej metropolii w tamtym regionie przede wszystkim, bo one są, myślę, niezbadane, a stanowią taki dosyć ciekawy przykład, ja bym powiedziała, że chaosu przestrzennego niestety, ale może w każdej się znajdzie coś dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. O Europie, o Ameryce Północnej jest sporo literatury, jest sporo piśmiennictwa, rzeczywiście oddalonych od nas zakątkach świata, jak Ameryka Południowa, nie wiem, Afryka, czy gdzieś tam rubież Azji, rzeczywiście jest literatury o wiele mniej, więc te tematy dla nas z perspektywy tego cyklu wykładu są naprawdę bardzo cenne i bardzo ważne, więc czekamy w takim razie na kolejne miasto z Ameryki Południowej. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję. Do zobaczenia.